Dzień dobry. W tej części omówimy główny dokument, jaki potrzebujemy, aby wdrożyć wyrób budowlany na rynek, czyli deklarację właściwości użytkowych. Deklaracja właściwości użytkowych jest to podstawowy dokument, jaki producent przekazuje w łańcuchu dostaw i który powinien ostatecznie trafić do konsumenta wraz z wyrobem budowlanym. Jest to dokument, w którym producent wskazuje wszystkie właściwości użytkowe wyrobu oraz swoje dane, jak i zastosowane systemy oraz inne informacje, które potrzebne są do bezpiecznego zabudowania, wykorzystania wyrobu oraz dające możliwość porównywania wyrobów między sobą. Zawartość deklaracji została jasno określona najpierw w rozporządzeniu CPR, a potem w rozporządzeniu delegowanym, numer 574/2014, które znacznie uprościło i uelastyczniło jej kształt. Po pierwsze, deklaracja właściwości użytkowych musi posiadać numer. Ten numer będzie również przywołany na produkcie, dlatego ważne jest wybranie systemu numeracji, który również będzie niósł za sobą jakieś informacje, żeby potem, tak samo jak w przypadku kodu identyfikacyjnego, móc nad tym łatwiej panować. Poza numerem, oczywiście na deklaracji przywołujemy kod lub kody identyfikacyjne wyrobów, których deklaracja dotyczy. Kody identyfikacyjne omówiliśmy w innym materiale. Generalnie rzecz biorąc, jest to kod, którym jest niepowtarzalny, trwały i jednoznacznie definiuje nasz wyrób budowlany. Dodatkowo elementem deklaracji właściwości użytkowych jest zamierzone zastosowanie wyrobu i ma to znaczący wpływ na to, jakie zasadnicze charakterystyki będziemy deklarować. Dla niektórych wyrobów, jak wcześniej omawialiśmy, jest możliwość deklarowania innych zasadniczych charakterystyk w zależności od zastosowania. Zastosowanie również jest bezpośrednio wymienione w normie. Jeżeli korzystamy z normy zharmonizowanej, będziemy mieli tam jasną formułkę lub nawet skrót, który to zastosowanie określa. Kolejnym elementem deklaracji właściwości użytkowych jest sam producent, czyli musimy powiedzieć, kim jesteśmy. Podać swój adres, nazwę, znak handlowy, towarowy, który nas jasno zdefiniuje i to pod ten adres zgłosi się w przypadku problemów z wyrobem konsument lub w przypadku kontroli organ nadzoru rynku. Dodatkowo również we wzorze istnieje rubryka dotycząca upoważnionego przedstawiciela. Jeżeli takowego wyznaczyliśmy lub takim jesteśmy, no to w tej rubryce powinny się pojawić nasze dane jako podmiotu gospodarczego. Następnym aspektem deklaracji w punkcie 5 w tym wzorze podstawowym musimy umieścić system lub systemy oceny zgodności. Może się zdarzyć tak, że będziemy korzystać z różnych systemów, wtedy należy tam wymienić wszystkie poszczególne systemy, jakie zostały wykorzystane. Systemy znajdziemy w załączniku ZA normy zharmonizowanej lub w aktach delegowanych. Norma zharmonizowana musi być również elementem deklaracji właściwości użytkowych. Należy podać jej numer referencyjny oraz jeżeli była zaangażowana jednostka notyfikowana, na przykład w systemach 1 czy 1+, numer tej jednostki notyfikowanej wraz z oryginalną nazwą tej jednostki bez tłumaczenia. Tak? Nazwy jednostek, ponieważ w miejscu, gdzie możemy je znaleźć w systemie NANDO, na stronach Komisji Europejskiej też wszystkie nazwy są podawane bez tłumaczeń, także wszystko, co jest w języku polskim, będzie w języku polskim, w niemieckim, po niemiecku. Jeżeli zastosowano ocenę techniczną, to oczywiście należy ją przywołać wraz z datą, wraz z dokumentem oceny, który również przywołujemy wraz z datą. Tak, generalnie daty przy przywoływaniu tych dokumentów są ważne, również z uwagi na to, co omawialiśmy wcześniej, jeśli chodzi o zharmonizowanie. Może się zdarzyć tak, że ta sama norma z inną datą nie będzie zharmonizowana. Centralnym elementem deklaracji właściwości użytkowych są właśnie właściwości użytkowe, czyli wartości zasadniczych charakterystyk, jakie deklarujemy dla naszego produktu. Wykaz zasadniczych charakterystyk musimy umieścić w pełni w deklaracji właściwości użytkowych i do każdej z tych charakterystyk zadeklarować właściwość użytkową lub nie deklarować tej właściwości użytkowej zgodnie z zasadami niedeklarowania właściwości używając skrótu NPD. Taka lista po wprowadzeniu tego uproszczenia może przyjąć formę tabeli, ale też dowolnej innej listy, niekoniecznie uszeregowanej tak jak mamy to w normie, ale zawierającej co do meritum te same informacje. Kolejnym elementem jest wykorzystywana przy procedurach uproszczonych odpowiednia lub specjalna dokumentacja techniczna.
Jeżeli korzystamy z metod uproszczonych lub jesteśmy mikroprzedsiębiorcą i korzystamy z produkcji jednostkowej, podamy tutaj numer referencyjny tej dokumentacji. Na koniec deklaracji powinno się znaleźć zdanie, gdzie producent jasno i wyraźnie deklaruje właściwości użytkowe. Brzmi ono następująco. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem na wyłączną odpowiedzialność producenta. Tak? Czyli w tym zdaniu producent bezpośrednio bierze na siebie odpowiedzialność za wyrób. Na koniec oczywiście musimy otrzymać podpis osoby mogącej zaciągać zobowiązania w imieniu producenta. Tak? Tutaj też należy zwrócić uwagę, że musi to być osoba, która albo dysponuje odpowiednim upoważnieniem, albo rzeczywiście ma taką możliwość, żeby w imieniu danego podmiotu gospodarczego zaciągać te zobowiązania. Teraz jeśli chodzi o uproszczenia. Rozporządzenie 574/2014 wprowadziło dużą elastyczność w tworzeniu deklaracji zgodności. Także można zastosować inny układ. Można dowolnie zmniejszyć i odchudzić te deklaracje zgodności, żeby łatwiej nam było ją umieszczać na stronach internetowych czy dołączać do produktów. Można łączyć poszczególne punkty, pomijać te, które jakby nie mają zastosowania lub także nie stosować numeracji ze wzoru. Można się spotkać z deklaracjami zgodności, które na przykład dla dużej liczby produktów grupują wiele deklaracji na jednej małej kartce A4, gdyż da się przedstawić deklarację w bardzo skompresowanej formie. Ma to ułatwić przedsiębiorcom wprowadzanie i obrót tą dokumentacją, przekazywanie jej użytkownikowi. Na deklaracji również można podać odniesienie do strony internetowej, która na tej deklaracji, na której ta deklaracja się znajduje, gdyż również z kolejnymi rozporządzeniami upraszczającymi całą tę procedurę została wprowadzona możliwość udostępniania poprzez stronę internetową. Jedynym obostrzeniem jest to, że deklaracja na tej stronie internetowej musi również pozostać przez 10 lat. Czyli musimy zabezpieczyć sobie te środki, żeby utrzymać powiedzmy serwer, na którym taka deklaracja się znajduje. Jeśli chodzi o znak B, tutaj sytuacja wygląda bardzo podobnie. Jeżeli nasz wyrób nie jest objęty normą zharmonizowaną i będziemy ją wdrażać w systemie krajowym, stworzymy krajową deklarację właściwości użytkowych. Jest to swego rodzaju wypełnienie systemu dla produktów, które jeszcze nie zostały zharmonizowane, dlatego kształt krajowej deklaracji właściwości użytkowych jest bardzo zbliżony do kształtu deklaracji właściwości użytkowych i zdefiniowany przez rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa. Krajowa deklaracja różni się kilkoma aspektami. Głównie jest to konieczność podania miejsca wyrobu, przy czym jako miejsce nie mówimy tu o konkretnym adresie fabryki, na przykład jeżeli mamy wytwórcę poza granicami Unii Europejskiej, wystarczy, że podamy kraj, w którym dany wyrób jest wytwarzany i jest to obowiązek, który dotyczy tylko deklaracji, czyli nie musimy tego samego przywoływać na produkcie. Zamiast normy zharmonizowanej należy też podać datę i numer normy niesharmonizowanej polskiej, tak, polskiej normy. Oraz zwrot, który mamy na koniec, w treści również ulega zmianie. Jest on przywołany w rozporządzeniu. Głównie polega na tym, że się zmienia podstawa prawna wydania tego dokumentu, czyli nie jest to już rozporządzenie CPR, tylko ustawa o wyrobach budowlanych. Dziękuję za uwagę.